przed naszą kamerą trener drużyny Spinczowa. Panie trenerze, kilka słów na podsumowanie sezonu. Bardzo proszę. Witamy serdecznie Państwa. Bardzo dziękuję przede wszystkim moim zawodnikom za walkę do samego końca. Jest to oczywiście podsumowanie całego sezonu. Dziękuję wszystkim kibicom naszym, że nas wspierali. Dziękujemy sponsorom, włodarzom naszym za to, że mogliśmy ten projekt tak rozwinąć. Dziękuję sztab, jeśli chodzi o sztab. Była to trudna liga oczywiście, nie poddajemy się. Myślę, że kolejne doświadczenie łapiemy i do zobaczenia na kolejny sezon. Z nami zawodnik BSF Marcin Thaler. Panie Marcinie, kilka słów podsumowania na ten sezon 2023-2024. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Na pewno jesteśmy zawiedzeni pozycją w tabeli. Jesteśmy zawiedzeni troszeczkę, jak ten poziom sportowy nasz wyglądał w tym sezonie. No dzisiaj łatwe zwycięstwo z Pińczowem, tak? To nie ma co tu się rozwodzić nad tym spotkaniem. Wysokie zwycięstwo. Natomiast spodziewaliśmy się czego innego po tym sezonie, tak? Głównym celem naszym był awans do pierwszej ligi. Nie udało się tego zrobić. Wiele problemów po drodze, ciężki sezon. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. Dziękujemy wszystkim za doping. Natomiast wiele rzeczy się musi poprawić, żeby ten upragniony awans w Busku się pojawił. Dziękujemy kibicom, którzy cały sezon nasz zespół wspierali. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy przyczyniają się do tego, że mamy możliwość występowania w Buskim Stowarzyszeniu Futsalu.